Po rekonstrukcji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Konstanty Radziwiłł, Jan Szyszko, Antoni Macierewicz, Anna Streżyńska, Witold Waszczykowski. Nazwiska ministrów, którzy, jak doskonale wiemy, odeszli w wyniku rekonstrukcji polskiego rządu. Nazwiska, które brzmią w tych dniach jak lista poległych, jak swoisty apel poległych. Dla jednych ten apel stanowi ogromną satysfakcję. Satysfakcję nieskrywaną, wyrażaną w sposób niejednokrotnie bardzo prymitywny. Dla innych ta lista nazwisk to wielki ból, rozczarowanie. To jakieś dramatyczne pytanie, dlaczego? Pojawia się w związku z tym wiele emocji, wiele słów naznaczonych emocjami. A w takiej atmosferze naprawdę trudno o rozwagę. I gdzieś pośród tych emocji wręcz słychać, jak trzeszczy ta krucha przecież wspólnota Zjednoczonej Prawicy i zwolenników obozu prawicowego. Premier polskiego rządu, pan Mateusz Morawiecki, powiedział na uroczystości powołania nowego, zrekonstruowanego rządu: jak kibice mawiają, nazwiska nie grają. Żeby wygrać mecz, musi to być działanie całego zespołu, biało-czerwonej drużyny. Nie jesteśmy tu dla zaszczytów, ale by służyć 24 godziny na dobę. To stwierdzenie w moim odczuciu jest bardzo prawdziwe. Ja głęboko wierzę słowom pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jestem przekonany i dawałem już temu wyraz, że cechą obecnego rządu jest etos służby. Ale mimo to pojawia się pytanie, czy to stwierdzenie na wskroś prawdziwe tłumaczy decyzję o odwołaniu. Jeden z publicystów na portalu internetowym kilkadziesiąt minut po ujawnieniu składu nowego rządu napisał znamienne słowa. Rząd Morawieckiego ma być stanowczy, ale koncyliacyjny. Ma też być trudniejszy do grillowania. Jak bez Macierewicza, Waszczykowskiego i Szyszki w rządzie opozycja będzie funkcjonowała? To byli najbardziej atrakcyjni politycy do demonizowania dla totalnej opozycji. Teraz rząd ma zajmować się głównie gospodarką i ułożeniem na nowo relacji z Brukselą. Opozycja na tej płaszczyźnie nie potrafi konkurować ze Zjednoczoną Prawicą, co pokazała już wiele razy. To także ciekawy komentarz. A ja nie będę się silił na mój komentarz wspierający tę opinię, czy też na polemikę z przedstawionym poglądem. Jednak chciałbym, czuję taką potrzebę, w jakiś sposób ustosunkować się do przytoczonej listy nazwisk. I proszę pozwolić, że uczynię to najprościej, jak potrafię, składając wyrazy szacunku i wdzięczności. Mówiąc krótkie, proste dziękuję. Dziękuję zatem panu ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi za jego kulturę i spokój w próbach przełamywania konfliktów. Podkreślam właśnie ową kulturę osobistą, choć ona nie jest zdecydowanie ani jedyną, ani na pewno największą zasługą pana ministra. Ale podkreślam ją, bo jest to cnota dla wielu polityków absolutnie nieznana. Cnota, która prawdziwie uszlachetnia w naszych czasach pełnych brutalności. Dziękuję panu ministrowi Janowi Szyszce za ogrom kompetencji i za dynamizm działań, za zdolność skupiania wokół siebie, za tworzenie przedziwnej wspólnoty pasjonatów i ludzi ogromnych kompetencji zarazem. I można powiedzieć, że obcowanie z tak zwaną dziką przyrodą okazuje się z pewnością łatwiejsze i mniej stresujące niż przebywanie wśród tak zwanych cywilizowanych ludzi. Ale pan minister pokazywał, że istnieje możliwość obcowania i z jednymi, i z drugimi. I za to składam mu także ogromny szacunek. Dziękuję panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za stworzenie poczucia bezpieczeństwa, za uwrażliwienie nas wszystkich na obronność kraju, a przede wszystkim za wzbudzenie i rozbudzenie w nas autentycznego patriotyzmu, za przywrócenie dumy z polskiego munduru, za szacunek dla tego munduru. Z pewnością może wydać się czasem, że bitwa została przegrana, ale jestem przekonany, że nie oznacza to niemożności zwycięstwa
w ostatecznej batalii. Dziękuję pani minister Annie Streżyńskiej, której praca była z pewnością najmniej spektakularna, ale niezwykle realna i ważna. To była praca, która pokazywała, że świat cyfryzacji nie jest światem odrealnionym. Przeciwnie, on pokazuje nam całą złożoność świata rzeczywistego. I dziękuję za tworzenie poczucia bezpieczeństwa w tym świecie, za łatwość komunikacji w nim. Dziękuję wreszcie panu ministrowi Witoldowi Waszczykowskiemu, którego kunszt dyplomacji bywał wystawiany na najcięższe próby ze strony antypolskiej opozycji. W sposób szczególny chciałbym podziękować za jeden szczegół, który, jak jestem przekonany, przejdzie do historii, za to odezwanie się w pamiętnej debacie z Timmermansem. Pozwólcie nam przestrzegać naszej konstytucji, a nie waszej wizji naszej konstytucji. Dziękuję zatem każdemu z państwa i wierzę, że państwa sukcesorzy, następcy potwierdzą istotę tej służby i będą ją potwierdzać wbrew ulicy i zagranicy, bo wciąż musi obowiązywać to hasło wypowiedziane i cytowane przed chwilą z ust pana ministra Waszczykowskiego. Pozwólcie nam przestrzegać naszej konstytucji, nie waszej wizji naszej konstytucji.